dobrze i postaram się tutaj pieniążków uzbierać na to. Dobrze, szkolnictwo. Gdzie jest to szkolnictwo? Teraz tutaj wszyscy się domagają wszystkiego. Proszę bardzo. Szkoły. Jeszcze szkoły. Szkoły, szkoły. Tak, autobusy szkolne. Tak. Hej. Oj. No, dostawiłam. Dobra. I jeszcze problem jest z wodą. Dalsze problemy z wodociągami. Tak, zużywasz za dużo wody. Już mam kasę, więc łatwiej mi to trochę pójdzie. I z tym elektrownią mam problem. Za mało prądu? Nie, oleju. Oleju. Ale nie wiem, skąd mam ten olej kupić. No, a nie masz ten magazynu składu handlowego? O, właśnie. Masz rację. I wydawało mi się, że postawiłam, ale chyba jednak nie. Przejrzyj sobie, jak dasz sobie na specjalizację miasta i handel, będziesz miała wskazane, gdzie masz składy handlowe, żeby mogła sobie bardziej zobaczyć, gdzie, czy w ogóle jest taki zdrowom nad tobą. O, za mało pieniędzy, tak. No właśnie, będę musiała ten skład handlowy postawić zaraz, tutaj przy tej elektrowni, gdzie jest skład, w składzie handlowym. I eksportować tutaj tą i dostawić im nie globalne, tylko lokalne olej. O. Gdzie samochody, to można dostawić, tu można dostawić. Samochody mają znaczek. A tam 9 przestępstw dziennie, to nie tak. Ja spróbuję, żeby ropę importować. Na razie, chwilowo. Bo ty tam wydobywasz też, nie? Ropę. I tak, zaraz będę wydobywać, ale na razie muszę na tą ropę postawić. Okej. Okay. Czy postawić wiercenia. Kopalnie. O, jakie to wielkie jest, O, mogę tak? O. Ale za mało mam pieniędzy? O, już. Dobrze. Miasto funkcjonuje. Jest dobrze. Wszyscy się cieszą. Wszyscy się cieszą. Właśnie, jak u ciebie tam idzie, bo zaraz będę musiała zajrzeć. Możesz zajrzeć, oprowadzę ci i opowiem ci, o co chodzi. Dobrze, zaraz tam do ciebie będę pomału wchodzić, tylko że tutaj muszę porządnie rozbudować wydobywanie ropy. O! Co ja mam jeszcze zrobić, żeby im przestępczość zmalała? Kurczę, chyba że biuro detektywa trzeba będzie wymyśleć w najbliższym czasie. Właśnie, biuro detektywa. I zaraz postawimy może drugi skład handlowy. Czy z prądem jest problem? Szkoda, że nie wszystkie te miasta są połączone drogami, bo łatwiej byłoby się wymieniać surowcami w wydaniu. A tak to się nie da. Nie wiem, czy dobrze właśnie robię, no bo ja strasznie mnie myli. Myli mnie aktualna cena zasobu olej, dostawy globalne olej surowy. Tak? Co cię myli? Myli mnie z dostawami lokalnymi w sumie, bo teraz już nie wiem skąd ten olej, czy z dostaw lokalnych? No jeden ten magazyn sobie zrób, żeby był dostawy lokalne, żeby mógł z fabryki coś wydobyć. O, prąd mam. Dobrze, żeby kupować, to ustaw go na import. Żeby co zrobić? To żeby co ustawić? Kupować, nie? Nie, kupuję skanie handlowe, ale mówię o samej elektrowni. No samą elektrownię to wystarczy, że będziesz miała dostawy lokalne zaznaczone. I właśnie patrzę, czy maleje. A
Ale widzę, że maleje chyba. Powinien ci dowieść. Czyli muszę kupować po aktualnej cenie, tak. Typu zwiększać. Trzeba by coś wymyślić. Plany mam mało. Dobra, no nie wiem, no zobaczymy. Zobaczymy, tutaj kupuję, tutaj wydobywam, zamknięte już zatrudniamy. Okej, teraz zobaczymy. Przerazimy się, bo mamy pewnie z czymś problem, ale już możemy spokojnie. Przydałaby nam się teraz woda, czy postawić tą wodę. Oczyszczalnie. Oczyszczalnie wody, no. No. Ciągi. To jest dobra rzecz. Już profesjonalne. Ale już mi się ładnie buduje. Z tego to jestem zadowolona i jeszcze jeden skład by się po prostu przydał. I zaraz tutaj jeszcze jeden skład postawimy. Tak, ja nie wiem, jak ja mogłam zapomnieć o tych składach, no. Bywa. Ale czasami... To znaczy, że wszystkiego... Jednak jak się nie gra przez jakiś czas, to później się nie ogarnia. Tak, strasznie nie ogarnia. Rozbuduj. Teraz tak, tutaj będzie... Kurczę, się zastanawiam, czy nie postawić tutaj na elektrowni atomowej. Olej. Okej. I wiem, że samochody muszę dobrze rozbudować. Miał gdzie jeździć. To ci się przyda. Tak, bo wiem, że jak się to rozbuduje, to będzie fajnie. I teraz tutaj zrobimy, żeby eksportować. Eksportuj tutaj. A tutaj damy użyj lokalnie. No i powinno działać. Nie powinno już działać. Jest i dzięki temu mam 8 tysięcy. Już zarabiasz? Mhm. No, popatrz, to jest kupa kasy. I jeszcze jedno postawimy. Nie wiem, czy tam samochody, ja tu rozbudowałam samochody. Nie wiem. Nie widzę. Nie, nie za bardzo. Nie wiem, czy Szczecin to może to postawić, te samochody? Dobrze, co oni chcą? No, ale już rozbudowałam. Co oni chcą? Żeby już rozbudowywać, przecież właśnie to już zrobiłam. Oh. Musisz poczekać chwilę, zanim oni się dorytują. A, kasy nie mam na to. Dobra. Super. Tu miasto się uczy, tu zarabia. Nie no, to chyba... Jakie zapotrzebowanie mamy teraz? Na komercję w ogóle prawie żadnej, tylko dawać teraz budynki takie już wysokie. No to buduj wysokie budynki, tak żeby więcej ludzi się mieściło w nich. Ale potrzebują pracowników. Ha, ale ja im dałam pracowników. Dobrze, dodam jeszcze im pracowników. Okej. Tu damy tak. Nie w tą stronę. Nie chcę w tą stronę. A wiesz, że zauważyłam, że jak się łuki chce dać i się kamera w innym kierunku niż ty budujesz, to łuki się nie zrobią w odpowiednim kierunku. O. Widzisz, to już coś więcej wiesz na ten temat. Tak. Budowanie drogi jest w ogóle takie trochę śmieszne. Proszę bardzo, więcej pracowników. Więcej pracowników to więcej pieniędzy to zadowolona Marionka. Tak. Nie mogę się dostać do autobusu, trudno, nie pojadę do szkoły. Jak to się nie może dostać?
A, bo tutaj to będę musiała. Więcej autobusów. Nie więcej autobusów, tylko po prostu polepszyć drogi i chyba. O, szkolnictwo już się domaga rozbudowy. Nie, no w tym mieście to mi się rewelacja buduje. Ja nie wiem, po prostu nie mogę się tego miasta uwolnić, żeby do ciebie zajrzeć. Spokojnie, jeszcze dojdziesz. Będziesz miała okazję. Dobrze, żeby nie narzekali, że mają mało autobusów, proszę bardzo. Oj, znowu się zagapiłem, I znowu tutaj powtórzałem. przystanki. I też muszę autobusowe pewnie postawić, o czym zapomniałam, że biedaki nie dojeżdżają. No, już lepiej im. Oczywiście, tak, jesteśmy zadowoleni. Mamy autobusy. Wszyscy są szczęśliwi. Dobrze, to skoro są tak szczęśliwi i znowu mam problem z wodą. A, już przez moment, dobra. Ja tu na razie tutaj spowolniłam. Okej, dobrze, teraz jestem spokojna o to miasto. Naprawdę, o! Ulepszenie ratusza, chyba. Tak? Czy co oni chcą? Nie wiem, co oni są. Oni coś chcieli przez moment. Ale przestali chcieć? Czekaj, nie, dorasta coś chciał. No mów. Doradca, tak. Rozważ obniżenie podatków. No postaram się, postaram się. Rozważyć, ale nie wiem, czy pozytywnie. No właśnie, tutaj ścieki. Już. Już im lepiej chyba. Zamknięta potrzeba pracowników, no. Kurczę, pracowników jest chmara. Przynajmniej powinna być. Z niższymi sferami. Okej. Czy Ty. jeszcze tylko z wodą sprawdzę coś, co jest na granicy? Sprawdź. Sprawdź swoje ogólne statystyki wodno-prądowe, śmieciowe, pożarnicze, szpitalowe, policyjne. Może tam gdzieś jeszcze jest jakiś problem. Tak, ale będę musiała postawić na teść, no wiesz, co pompownie. No, przyda się. A pompownie wody można postawić przy ściekach. Podobno. Podobno. Myślę, że ona generalnie filtruje ci wodę. Tam jak masz te lepsze filtry. No, nie powinno być tak źle. No właśnie, ja się teraz zastanawiam. Może jest tylko stary. Bo tu bym gdzieś postawiła. W takim dogodnym miejscu. Sobie postaw w takim miejscu, żebyś zaraz mogła obok oczyszczalni ścieków postawić przy pompowni wody. Właśnie oczyszczalnię ścieków mam i zastanawiam się, czy postawić. Ale wtedy chyba rozbudowywać nie będę mogła, tak. No, będziesz musiała na pewno rozbudować oczyszczalnię. Tak samo jak przy pompowni. Tam potrzebujesz Nie, po kawałek. prostu wiem, gdzie postawię. Postawię tutaj w tym momencie, gdzie tutaj są te pompy i tyle, i to trachnę. I Zresztą już trafię. mogę chyba nawet dać. Tak, No i już śmiało. mogę nawet dać. Czyli teraz tak, zapauzuję grę. Tak zrobię. Tak. Bo te wieże ciśnienia i tak są brzydkie i tak. Są mało wydajne. I są potwornie mało widne. Wydajne, powtórzę się. Po tobie. I tutaj będę mogła się spokojnie rozbudować. No Tylko i to jest tak mało atrakcyjny rejon.
Mówisz o samej mapie, czy... Nie, czy, bo jeżeli tak zastanawiam się, czy wodociągi postawić w środku miasta. sumie nie wiem, jak to oddziałuje, zaraz ci powiem. No właśnie powiedz mi, jak tam u ciebie to oddziałuje. No i wodociągi i oczyszczalnia ścieków trochę ci zmniejszy atrakcyjność terenu, ale Teren, tak? tak, trochę są na czerwono. Bo tutaj nad tą wodą się zastanawiam. Teraz właśnie mam chwilowy problem. Czy by tą wodę nie postawić gdzieś tutaj? Dobra, to zrobimy inaczej. W takim razie. Nie chcę. Prostą drogę. Bum. Okej, jeszcze mi starczy. To jeszcze połączę. Dobra, i teraz tam. O! Ty się tam nagłówkujesz dzisiaj budowaniem. Tak, żebyś wiedział, że muszę myśleć o wszystkim. To jest właśnie rola burmistrza. Musisz myśleć o wszystkim, żeby wszystko było dobre. Niech tylko zatrudnią tutaj kogoś do tej pompowni. Dobrze, wody. Na razie wody troszeczkę nie będzie. O, umyjecie się jutro. Nie ma problemu. Pompa co? A, dobra, już komunikat minął. Pompuję wodę do miasta, dobra, pompuję. To ja bym tylko dała rozbudować to. Tej wody. Prosta pompa filtracyjna 60 tysięcy. Dobrze, to postawię na to, o, żeby mieli odzysk. Ryzyk fizyk, zamienię elektrownię zwykłą ropową na ropną, czy jak to, na ropę, na atomową. Dodam, mam Tadam, miarę wykształconych postawiłeś. ludzi, miarę wykształconych ludzi, myślę, że powinno być problem. No, ja dobra, ja tam idę do ciebie, tylko muszę wyjść z regionu. Zapomniałam, że tutaj się tak mapy się nie obraca. Znaleźć twój awatar w gąszczu innych. Jest. Jest, musi być. Odwiedź. Wreszcie udało nam się odwiedzić. Złapisz mnie, jak będę przygotowywał swoje elektrownie. Ale co Ej, elektrownia? elektrownię stawiam atomową. Fajnie. Bo trzeba. Wystarczy mi. Mam mało miejsca. Co zrobić, mądrze? A z czym zrobić? No z tą elektrownią, bo muszę tak ją postawić, żeby mógł jeszcze dodawać do niej pewne rzeczy. Fajnie miasto wygląda, fajnie. No widać, że się równie napracowałeś tak jak ja. No, staram się. Skąd masz te 500 tysięcy dolców, jak zarabiasz 5 tysięcy na godzinę? Z wydobycia? Z czego? Niczego, z podatków zaoszczędziłem. Mam na tyle stabilną sytuację, że po prostu to 5 tysięcy mi się cały czas odkłada i się No tak, uzbierało. bo to względem mieszkańców, rozumiem. Czyli nic nie wydobywasz, tylko po No, prostu. zobaczysz, że mam ponad 300 tysięcy mieszkańców w mieście. No i masz uniwersytet. Tak, który nie A wiem, czy fabryki gdzieś zarabia. masz? Masz. No, to na wysokim poziomie technologicznym. Hej!
To wszystko dzięki uniwersytetowi. On tam sprawia, że tam poziom fabryki jest wyższy. No właśnie ja niestety nie miałam takiej możliwości postawienia ścieków obok pompowni wody i odwrotnie. U siebie nie miałam możliwości. Trzeba nad tym pomyśleć na początku budowy. Ale wiesz co, czasami tego nie przewidzisz, wiesz? Bo to po pierwsze, zanim zdecydujesz się postawić jakiś dane ministerstwo, no to musisz już na szybko coś wymyślać, a później na szybko gdzieś stawiać, gdzieś to upychać i później nagle się okazuje, że naprawdę nie ma miejsca. No. A ty miałeś fajnie, bo ty od razu przebudowałeś miasto sobie. Kombinatoryka stosowana. Dobra, elektrownia. A to ty tak walisz tym mikrofonem. To nie ja. Ja nic nie wiem. Słyszę łup, łup, łup. To nie ja. Ja się do niczego nie przyznaję. Okej, okay, no dobra, no. Dobra, no to już po twoim mieście widzę. Wow, 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 wow. No to drodzy widzowie, proszę bardzo, miasto Czaki, który jest na regionie też z wami buduje. Jak stworzy takie miasto, to też będzie wow. No muszę pomyśleć, co tam zbudować ciekawego. Żeby było wow. Bo nie, no, konkurencja jest olbrzymia, powiem ci szczerze. No olbrzymia, olbrzymia. Happy Building ładnie buduje. Viva też ładnie buduje. W ogóle wszyscy ładnie budują, a nie zaczynają. Tak, wszystkie miasta są atrakcyjne i pełne podziwu. No właśnie, więc ciężko będzie z nimi konkurować. Jest, mam motel, mam pierwszy motel. Tylko teraz się zastanawiam. Na czym się jeszcze zastanawiasz? No, co zrobić z tymi ściekami tutaj, bo to są ścieki i oczyszczenie pompy filtracyjnej. O, mam 50 tysięcy, to może mi się uda. Ła! Problem jest chwilowy z wodą. To zaraz ogarnę sytuację. Radzisz sobie. Pompownia wody jest mi potrzebna. Ale nie, ja wody mam. No to w czym problem? Jej, wprowadzają ludzi w błąd. Tylko tutaj sytuacja jest... Nie wiem, czy tutaj mogę rozbudować o coś. Oczyszczalnia ścieków. Proszę bardzo. Co jest z wodą? Brakuje. Nie. Komunikat mi się wyświetla i nie mogę na niego kliknąć, bo Zoom mi znikł. Prawdopodobnie... Chodzi o tą pompę. No ładnie zarabiamy, ładnie. Jeszcze może coś z kasyna się wyciągnie. No, spróbuj. No nie, no, ciągle ten komikat mi się zapala. Jest kasyno. Nie wiem, czy jeszcze o coś mogę rozbudować. Oznaczę to na pewno, wiem, że znaczy na pewno gdzieś tu postawię. O. Albo tu. Nie, tu. Tu tam znaczek. I... No i tych pokoi to nie chcę postawić. To mamy. Czyli wszystko powinno być. Tak. Klub komedii. O, to ludzie będą mieli się pośmiać. Atrakcje dla ludzi. Tak. Wszystko dla ludności. Śmiech to zdrowie. Śmiech to zdrowie, ale u mnie też się ładnie buduje. Na szczęście. Chociaż powiedzmy sobie, wartość gruntu musiałaby być większa. Mogłaby być. Chyba. Wartość gruntu jest 1. Gęstość jest dobra, tylko wartość gruntu. Dobra. Tu tutaj coś damy.
szlachetnego. A nie jest tak źle, no. Niech są. Rząduje za porządek. Trochę podnieśliśmy grunt. Się ludzie cieszą z tego. A, bo w ogóle no pieniądze, lećcie, lećcie, lećcie. Dobrze, ja zajrzę do swojego miasta The Glades. Zobacz, co tam się dzieje jeszcze. Tak. Kurczę, no łup, łup w tym twoim mikrofonie. Wydaje ci się. Tak! Po live jestem tak wykończona, że już mam zwidy, tak? Słuchowe zwidy, tak. Tak, też podatki są tu na 14. Czy coś mogę spłacić? No, spłaciłam tylko tą ratę. Mogę jeszcze spłacić? Nie. Arkeologię odblokowano. Tu też jest ładnie. I tu też mam 24 mieszkańców. Jak tu idzie z tym? To mam ropę używaj lokalnie, a tu mam eksportuj. Dobra. Będzie działać. Kopalnia, to mam w ogóle eksportuj, ale podałby się jej wydobycie. Tylko, że nie ma kasy. A, nie ma kasy. To jak to jest, że nie ma kasy? Co jest z pieniędzmi? Gdzie one są? Jak powinny być? A szkołę mam podyplomową za to, kurczę, tutaj zrobiłam. Mniejszą ilość fabryk zrobiłam, teraz tak, czy ja tylko węgiel wydobyłam, czy ropę też? Skład handlowy, co tutaj jest? Olej sprzedaję. A tutaj... Użyj, a to sprzedaję. No dobra, dobra. Tu wszystko jest okej. Dobra. Czy to działa? Działa w tym mieście. I naprawdę niezłe szkoły mam. Gdzie są szkoły? Dodałam. Elektrownia działa w końcu. Rozbudowałem ją na maksa. Cztery kominy. To jest coś. Ale wiesz co ci powiem? Że postawiłam na mniejszą ilość fabryk w tym mieście The Glades. I nie mają problemu z pracownikami. No, jak masz mini fabrykę, to więcej mniej ludzi potrzebujesz do tego. Tak, bo z tego co wiem, że na jedną fabrykę ma przypadać 13 ludzi na jedną fabrykę. No to sporo. I sporo. Gdzieś tabelki w ogóle czytałam. Dobrze, jak z wartością terenu? Wartość terenu w górę. Tutaj na obrzeże. W środku jest słabsza, ale na obrzeża dajmy. Oj, 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 większą. Dobrze, tutaj dajmy większą. Ta, 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 ta. Się będą rozbudowywać. Nie chcą tego? O, no. O, zwiększyliśmy już. Może jeden park tutaj zburzę. Poświęć jeden park dla szczytnych celów. Tak. A co? Plac fontanną i damy im zamiast tego... Co im dasz? Co dostaną od ciebie? Coś wykwintne. O, dostanę to.
I jeszcze tutaj gdzieś jakoś to podwyższać te tereny będzie. Tu jeszcze podwyższymy. Działaj, działaj.